Witam w turnieju Czarnej Róży. Witam przedstawicieli Loży. Destrukcji. Wróżbiarstwa. Nekromancji. Transmutacji. Iluzji. I konspiracji. Turniej uważam za otwarty. Niech wygra najlepszy. Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem Wam o grze, której wydawcą jest Ludus Magnus Studio. Mowa oczywiście o Black Rose Wars. Może nie jest to najnowszy tytuł, natomiast ja dopiero teraz miałam przyjemność go poznać. I właśnie o nim dzisiaj Wam opowiem. W grze przeniesiemy się do szkoły magii, właściwie zakonu Czarnej Róży, gdzie będziemy mieć do czynienia z magią różnego rodzaju. Nie będzie to grzeczna szkoła w stylu Akademii Pana Kleksa albo Harry'ego Pottera, no chyba, że weźmiecie pod uwagę ostatnie części. Będziemy tutaj robić naprawdę paskudne rzeczy naszym przeciwnikom. Będziemy zastawiać pułapki, będziemy rzucać na nich czary, będziemy starali się ich powalić i zbierać trofea z nich. Wszystko to będzie miało miejsce właśnie w grze Black Rose Wars. Tak mniej więcej może wyglądać przygotowanie do rozgrywki czteroosobowej. Na krańcach mamy tutaj komnaty magów, którzy będą brali udział w turnieju. W komnatach mogą przebywać tylko na początku rozgrywki oraz w chwili, kiedy stracą życie. Natomiast nie mogą do nich tak bezpośrednio wejść w trakcie rozgrywki. Rzeczą, o której musicie pamiętać podczas przygotowania, jest to, że komnata Czarnej Róży musi znajdować się na samym środku. Tuż przy niej, w pierwszym kręgu, na jednym z tych pól, musi znajdować się sala tronowa. Pozostałe kafelki układamy w sposób totalnie losowy. Po ułożeniu wszystkich kafelków komnat będziemy wykładać na nich znaczniki aktywacji. Na każdym takim znaczniku aktywacji mamy przypisaną nazwę do danej komnaty, mamy jej kolor. Mamy również wskazaną wartość liczbową punktów zwycięstwa, które zdobędziemy, jeżeli zdestabilizujemy daną komnatę oraz jaką akcję możemy w niej wykonać. Akcję wykonujemy raz na rundę, po tym jak zostanie komnata aktywowana, przekręcamy na drugą stronę, żeby zaznaczyć, że już nie można jej aktywować. Jedyną komnatą, która nie będzie na samym początku rozgrywki miała kafelka aktywacji, jest komnata Czarnej Róży. Aktywować komnatę Czarnej Róży możemy dopiero w chwili, kiedy dowolny znacznik przekroczy to pole. Na każdym kafelku komnat mamy tutaj wgłębienia, do których będziemy układać znaczniki, kosteczki destabilizacji. Jeżeli uda nam się zdestabilizować daną komnatę, zabieramy jej żeton aktywacji, przekręcamy na drugą stronę i już danej komnaty nie będzie można aktywować. A my zdobędziemy punkty zwycięstwa. Tutaj muszę nadmienić, że ten stelaż, który widzicie na moim filmie, nie jest zawarty w pudełku podstawki. Jest on wykonany na zamówienie. Na planszy mocy w górnej części mamy tor punktacji, gdzie będziemy śledzić nasze postępy. Mamy tutaj znaczniki magów oraz znacznik Czarnej Róży, ponieważ jak już powiedziałam, on również bierze udział w rozgrywce. Przekraczając kolejne tutaj punkty, będziemy wprowadzać do rozgrywki kolejne talie. Jeżeli w trakcie rozgrywki dowolny znacznik przekroczy 30 punktów, odpala się koniec gry. Na planszy znajduje się również miejsce na talię kart zadań oraz miejsce na stos kart odrzuconych. Mamy również tutaj leżący kafelek aktywacji komnaty Czarnej Róży, który wejdzie do rozgrywki w chwili, kiedy dowolny znacznik przekroczy to pole. No i mamy kartę ewokacji, które możemy wezwać. Plansza wydarzeń, jak sama nazwa mówi, będzie służyła przede wszystkim do śledzenia, jakie wydarzenia będą wchodziły w każdej turze i efekty, które będziemy musieli brać pod uwagę. Mamy również miejsce na surowce, na znaczniki Czarnej Róży, które będą służyły nam do zaznaczenia uszkodzeń oraz niestabilności w komnatach. Mamy również miejsce na trofea i zniszczone komnaty Czarnej Róży. A teraz na szybko przyjrzyjmy się, jak wyglądają karty wydarzeń. Mamy tutaj wskazany, jaki jest efekt wydarzenia
oraz ile punktów zdobędzie Czarna Róża w chwili, kiedy ta karta wejdzie do rozgrywki. Mamy tutaj też informację, że jest to efekt natychmiastowy i ona od razu spadnie, ale są również takie, które będą wskazywały miejsce na tych trzech slotach, gdzie ma być położona. Przyjrzyjmy się teraz planszetce każdego gracza. Tu mamy przykładowo Tessę, której figurka wygląda tak. Na każdej planszetce będziemy mieć informację, ile kart na ręce będziemy mogli mieć, jaka jest wartość naszego życia, wartość ruchu oraz siła uderzenia bezpośredniego. W górnej części mamy tor życia naszej postaci. Miejsce na żetony aktywacji komnat, które zniszczyliśmy oraz miejsce na trofea. Na środku planszy mamy miejsce na karty czarów, na szybki czar oraz trzy czary gotowe. Po lewej stronie mamy miejsce na karty zadań oraz na naszą księgę czarów. Po prawej stronie mamy miejsce na zrealizowane karty zadań oraz miejsce na wspomnienia, czyli odrzucone karty czarów. Na samym dole mamy trzy sloty, gdzie możemy włożyć karty ewokacji, które wezwaliśmy. Te dwa miejsca są przeznaczone na żetony akcji fizycznych. Tak będzie wyglądała planszetka przygotowana do rozgrywki, czyli mamy już ułożone dwa kafle z akcjami fizycznymi. Obok mamy tutaj zestaw znaczników ochrony i pułapek oraz znaczniki trofeów naszej postaci. Dociągamy jedną kartę zadania, mamy przygotowane znaczniki elementów, mamy również kostki obrażeń w naszym kolorze, różane przypinki w naszym kolorze oraz trzy karty czarów naszej postaci. Oto biblioteka czarów, sześciu szkół magii oraz czarów zapomnianych, które są do zdobycia w komnacie Czarnej Róży. Mamy więc konspirację, transmutację, iluzję, nekromancję, wróżbiarstwo oraz destrukcję. Rozgrywka w Black Rose Wars trwa wiele tur i każda z tych tur podzielona jest na 6 faz. 1. Faza Czarnej Róży. Tutaj przede wszystkim rozpatrujemy wydarzenia. 2. Faza studiów. Tutaj przede wszystkim budujemy naszą księgę czarów. 3. Faza przygotowań. Tutaj programujemy nasze czary na naszej planszetce. 4. Faza akcji, czyli najważniejsza faza, w której będziemy wykonywać wszystkie akcje, które wcześniej zaplanowaliśmy. 5. Faza ewokacji, czyli wszystkie te stworzenia, które wezwaliśmy, będą mogły wykonywać akcje. I ostatnia, 6. faza, to po prostu porządkowanie i przygotowanie do kolejnej tury. A teraz na szybko powiem Wam, jakie akcje możemy wykonać w swojej turze. Możemy wykonać akcję fizyczną, możemy wykonać dwie akcje fizyczne, możemy wykonać akcję fizyczną i rzucić gotowy czar, możemy wykonać akcję fizyczną i rzucić szybki czar. Możemy rzucić dwa czary, czyli gotowy i szybki, nie możemy dwóch gotowych. I możemy rzucić jeden czar, czyli albo szybki, albo gotowy. Możemy również odrzucić kartę, żeby wykonać ruch do sąsiedniej komnaty. W tym momencie nie wykonujemy aktywacji ani ataku. No i po prostu możemy odrzucić kartę. Gra kończy się, kiedy dowolny znacznik przekroczy 30 punktów. W tym momencie liczymy dodatkowe punkty za trofea, za zniszczone komnaty, za zrealizowane zadania i za to, że ktoś posiada znacznik korony. Jak sami widzicie, w tej grze pomimo klimatu magii, czarów, przygody, bliżej jest jednak do euro niż do takiego czystego Amerii. Właściwie powiedziałabym, że jest to gra, która jest hybrydą, takim dobrym połączeniem tych dwóch gatunków. Przejdźmy teraz do podsumowania. Powiem Wam już na wjazd, zaspoileruję, że znalazłam w niej więcej plusów niż minusów. No to przejdźmy teraz do plusów. Pierwszą rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, jest to, że szalenie mi się podoba tutaj przygotowanie asymetrii poszczególnych szkół magii. Mamy ich 6 i każda z nich ma zupełnie inaczej zbudowaną talię kart czarów.
Wszystkie karty czarów są zawarte tutaj w kodeksie Arkanum, gdzie szczegółowo są opisane. Dodatkowo znajdziemy tu informację, jaka jest trudność prowadzenia poszczególnej szkoły. Kolejny plus tej gry to to, że nie gramy tylko przeciwko sobie, czyli przeciwko innym graczom, ale również przeciwko grze samej w sobie, ponieważ czarna róża będzie również tutaj przydzielała nam obrażenia, będzie zbierała punkty i być może to właśnie ona zwycięży rozgrywkę. Wróćmy jeszcze na chwilę do kart czarów, które również mi się szalenie podobają, jeśli chodzi o rozwiązanie, ponieważ na każdej karcie czarów zawsze znajdziemy dwie możliwości, które będziemy mogli wybrać i odpalić w zależności od tego, jak położymy na planszy. To oczywiście również wiąże się z trudnością, żeby zapamiętać, którą stronę położyliśmy, bo czasami może się okazać, że to, co chcieliśmy wybrać, niestety nie udało nam się odpowiednio ułożyć. Kolejny plus to żeton korony, który jest tutaj jednocześnie znacznikiem pierwszego gracza. Bardzo mi się podoba, że jest tu naprawdę wiele możliwości, żeby przechwycić ten żeton i stać się pierwszym graczem na kolejną turę. Bardzo mi się również podobają karty zadań, które w zależności od fazy księżyca będą coraz trudniejsze do wykonania, ale jednocześnie przyniosą nam więcej punktów. Kolejna rzecz, która mi się szalenie podoba w tej grze, to modularna plansza, gdzie jej rozłożenie może być zupełnie inne na każdą rozgrywkę. To powoduje, że regrywalność tej gry jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i wróćmy do ostatniej rzeczy, którą tak naprawdę przemycałam przez wszystkie te plusy, czyli jakość wykonania. Tutaj mamy naprawdę po prostu mistrzostwo świata. Mamy dwuwarstwowe planszetki, mamy kafelki, które są dwuwarstwowe, mamy fantastycznie przygotowane, wylane figurki, karty, które są dobrej jakości. Generalnie jak zajrzymy do pudełka, to naprawdę tam będzie efekt wow tego, co znajdziemy. Do tych wszystkich moich ochów i achów chciałabym jednak dorzucić taką łyżeczkę dziegciu, ponieważ znalazłam tutaj kilka rzeczy, które mi się troszeczkę mniej spodobały. Zacznę od różanych przypinek, które mnie szalenie irytowały przez całą rozgrywkę i które bardzo często po prostu wypadały z ewokacji, które wezwałam. Bardzo mnie to denerwuje i nie do końca mi się podoba rozwiązanie, które zastosowano, ponieważ te przypinki są naprawdę bardzo małe i bardzo luźno wchodzą do tych wszystkich ewokacji. Drugą rzeczą, o której muszę wspomnieć, to rozgrywka dwuosobowa, która teoretycznie jest możliwa, ale bym powiedziała po co. Na planszy jest naprawdę zbyt luźno. Mamy tutaj 19 komnat, po których będziemy się przemieszczać. Być może jeżeli każdy z nas, każdy z tych dwóch graczy wezwie wszystkie ewokacje, czyli będzie troszeczkę więcej tych figurek na planszy, może troszeczkę więcej będzie się również działo. Natomiast moim zdaniem rozgrywka dwuosobowa naprawdę nie ma sensu. Ostatnią rzeczą, na którą chciałabym troszeczkę ponarzekać, to jest kolorystyka. Ponieważ mamy tutaj kolory komnat, które nie są tak naprawdę oczywiste, jeśli chodzi o same kafelki. Musimy tutaj zaglądać po prostu na te kafelki dodatkowe, które dają nam informacje o akcjach, które w danej komnacie będziemy mogli wykonywać. W żaden inny sposób nie byłam w stanie rozpoznać, że to jest komnata fioletowa, żółta albo zielona. Podsumowując, ta gra naprawdę ma niesamowite flow. Była ona dla mnie totalnym zaskoczeniem, ponieważ ja naprawdę byłam przekonana, że jest to jakaś przygodówka, która zupełnie mi nie siądzie. Natomiast to, że możemy tutaj na różne sposoby zbierać punkty, wykonywać cele, przemieszczać się po komnatach, odpalać różne czary, sprawiło, że ta gra naprawdę przyniosła mi bardzo dużo frajdy. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość poznania. Bardzo dziękuję wydawnictwu Ludus Magnus Studio za podesłanie egzemplarza do oceny i bardzo się cieszę, że mogę Wam ją polecić. Jeżeli więc kochacie gry, w których istnieje magia, w której naprawdę bardzo dużo się dzieje, w której jest bardzo dużo interakcji, oczywiście omijając rozgrywkę dwuosobową, o której wspominałam, to jest to jeden z tych tytułów, któremu powinniście się przyjrzeć. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!